Dzień dobry, dzień dobry. Jest dosyć wczesna godzina rano. Witam się z Wami z mojej łazienki, bo dzisiaj czeka mnie super dzień, a dokładnie sesja zdjęciowa. I muszę się teraz dobrze do niej przygotować, czyli przygotować moją skórę, między innymi na ciężki makijaż, który będę miała dzisiaj wykonany. A powiem Wam, że te makijaże zawsze są takie ciężkie dla skóry, takie mocno wysuszające, a na zdjęciach wyglądają zupełnie inaczej. No więc, na sam początek robię sobie peeling enzymatyczny od marki Slavia. Nałożę go, myślę, że na 5 minut, tak żeby dobrze doczyścić moją skórę. Zaaplikuję go właśnie na twarz i na szyję. W ogóle coś mi dzisiaj wyskoczyło. Oczywiście wiecie, jak to jest. Zawsze przed sesją musi pojawić się jakaś niespodzianka na skórze. Więc wmasuję sobie teraz dobrze ten peeling. Zostawię na 5 minut. Napiję się kawki i wrócę do Was. Pokażę Wam, jakie będę robić kolejne kroki w mojej pielęgnacji przygotowującej skórę na sesję zdjęciową. Skóra umyta, to teraz zrobię sobie masaż kamieniem gua sha na tym właśnie olejowym, witaminowym serum od marki Slavia, które w składzie ma również witaminę C, bo tak sobie, wiecie co, pomyślałam, że dobrze by było troszkę też tę skórę o poranku ujędrnić, rozgrzać, żeby ona fajnie też wyglądała na tych zdjęciach. No bo przecież muszę jakoś się prezentować. Nakładam sobie właśnie teraz to serum olejowe na całą twarz. Wykonam taki szybki masaż gua sha, ale masaż pobudzający. Najczęściej robię to wieczorem, natomiast rano też fajnie się sprawdza. Jak zawsze zaczynam od szyi. Przypominam, że na moim kanale jest już film, w którym pokazuję Wam, jak można właśnie urozmaicić pielęgnację, dodając taki masaż kamieniem gua sha. To jest bardzo fajna sprawa. W wieczornej pielęgnacji super się sprawdza, bardzo dobrze odpręża. Jeśli możecie sobie poświęcić trochę czasu właśnie na wykonanie takiego masażu, gorąco Wam polecam. A jeszcze na fajnym produkcie, to już w ogóle jest bomba. Także widzicie, robię to raz, dwa, przyspieszone ruchy. No ale mam nadzieję, że moja skóra będzie wyglądać pięknie. Nie ma innego wyjścia. Musi wyglądać dobrze, pod toną makijażu. Powiem Wam, że no, od grudnia, no początku stycznia już czekam na tą sesję. I nie mogłam się jej doczekać. I wreszcie nastał ten moment, ten dzień, że będzie sesja, a później efekty tej sesji. A w ogóle przepraszam Was, że tak cicho mówię, ale Max jeszcze śpi, a ja już urzęduję od samego rana. Cały mój fenomen poranka zaliczony. To chyba podekscytowanie właśnie tą sesją sprawiło, że nie mogłam spać. Chociaż ja i tak wstaję wcześniej rano, ale już w nocy mi się nawet śniło, że będzie ta sesja. No i już prawie dochodzimy do końca. I teraz zrobię tak, że zmyję sobie to serum. Troszkę je wmasuję w skórę. Poczekam tak 5 minut. Następnie je zmyję i przejdę do zrobienia maseczek. Pokażę Wam, jakie maseczki będę stosować, żeby ta skóra też nabrała dodatkowo blasku. Ok, zobaczcie, 3 minuty, masaż zrobiony. Kolejny krok w mojej dzisiejszej porannej pielęgnacji jest to maseczka pod oczy od marki Eisenberg. Nowość, która pojawiła się w ofercie, ale powiem Wam, że ta maska przepięknie nawilża skórę wokół oczu.
Więc były płatki z samego rana na rozbudzenie, a teraz właśnie maska. W dodatku ona jest fajna, taka złota i można ją też nałożyć właśnie tutaj, widzicie, na górną powiekę. O! I to jest produkt, który zmywamy. Patrzcie na to, jaki tu jest błysk. Nawet zoom mi nie łapie przez to, jak to się pięknie błyszczy. O, jestem. Dobra. Pod oczy maska od Eisenberg. A na twarz i na szyję poleci ta oto cudowna żółta, a w żółtym opakowaniu maska od marki Yonel, maska booster. W ogóle ta maska tak obłędnie pachnie, pachnie takimi owocami egzotycznymi. Cudowna jest, już nie mówiąc o tym, że ma genialny skład. I ta maseczka, zobaczcie, ona ma taką żelową konsystencję i też się ją zmywa. Więc ja, jak ona pachnie. Więc ja sobie ją teraz nałożę właśnie tu. O, tak jak widzicie. Czoło, policzki. I jeszcze szyja. I teraz idę dalej dopijać moją kawę. Poczekam tak z 10-15 minut. I znowu będę to wszystko zmywać. Ale skóra będzie wyglądała na taką piękną, słuchajcie, promienną po tych dwóch kosmetykach, zwłaszcza po tej maseczce Yonel. No dobra, za chwilę znowu się widzimy. No i dobrze, maseczki zmyte, to teraz przechodzę do ostatniej części mojej pielęgnacji. Nakładam serum z witaminą C od Yonel, które stosuję właśnie w mojej porannej pielęgnacji, ale równie dobrze można nakładać je też w wieczornej pielęgnacji. Odrobina tego serum na twarz i na szyję. Fantastyczny kosmetyk z rewelacyjnym składem. Polska marka, nanotechnologia, genialne kosmetyki. Wy doskonale wiecie, że ja markę Yonel uwielbiam od lat. No i co? Momentalnie mi się wchłonęło właśnie to serum. To teraz nałożę sobie krem pod oczy od marki Hydropeptide. Bardzo fajny krem. Może też niedługo Wam o nim coś więcej opowiem, albo zrobię jakąś recenzję jego na moim blogu. No zobaczymy. Cudowna konsystencja. O! Ta skóra tutaj w tej okolicy też musi być, słuchajcie, dobrze nawilżona właśnie na sesję zdjęciową, bo będzie korektor. Na szczęście to też uda się wszystko przykryć. Nie ma tak ciężki makijaż. Tylko wiecie, z tym ciężkim makijażem to jest tak, że po kilku godzinach już jest naprawdę ciężki. Dobra, lecimy dalej. Teraz nałożę sobie krem. Z marki Slavia Cosmetics do twarzy na dzień z aktywną witaminą C, no bo tego nawilżenia musi być dosyć sporo, więc jak widzicie, pokazałam Wam już kilka fajnych właśnie kroków. Rozgrzewam odrobinę tego kremu i nakładam na całą twarz, szyję i dekolt. Także widzieliście, było oczyszczanie, tonizacja, złuszczanie peelingiem, masaż gua sha na olejowym serum, następnie maska pod oczy, maska na twarz, serum, krem pod oczy, krem na dzień, już i znowu kolejny produkt, który super mi się wchłania momentalnie. I na zakończenie obowiązkowo filtr. Bez niego nie ma dnia. I tutaj znowu żółta seria Lumifusion z witaminą C, marka Yonel, 50 SPF. I nakładam filtr. I to będzie tyle, słuchajcie.
albo aż tyle z tej mojej pielęgnacji. Linki do wszystkich produktów, które dzisiaj tutaj właśnie Wam pokazuję, zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu, więc możecie sobie sprawdzić, co i jak, co to dokładnie za produkty. O marce Slavia już Wam opowiadałam, także też już trochę znacie tę markę, a szykujcie się, że o Yonel, o tej właśnie najnowszej serii, zrobię Wam oddzielny film, ponieważ uważam, że naprawdę warto. Świetna, świetna seria. Ja teraz zabieram się za suszenie moich włosów. Zaraz już powinny przyjechać dziewczyny. Zobaczcie, jak wygląda moje łóżko. Kolorowo, tyle mogę Wam zdradzić. Kolorowo i będzie jeszcze bardziej kolorowo. Także szykuję stylizację. Wyganiam zaraz Massimo z domu. I bierzemy się do roboty. No, koczek i... Koktajl też bym zrobiła... Hello, hello. Jaki kolor koktajlu? Hello, hello. Powiem Wam tak, my tutaj nagrywamy, dzieje się, ale tu jest Alicja, proszę bardzo, z którą pracuję od stycznia. Tu jest Kasia, odpowiedzialna za to wszystko, co tu się dzieje. To ten bałagan. Tak, Alicja też. Działamy, działamy, naprawdę dużo jeszcze roboty przed nami. Co te panie tu robią? Patrzcie na to. Jezus. No to czekaj. Czekaj. O, a nie, przepraszam, nie lepiej będzie to wyciąć? Nie, bo to nie. Jest naturalne. Dobra, dobra. O, o, tak, mamy to! Nie pytajcie, co tutaj się dzieje. To nie są otwory na biust. Żeby było wiadomo. No tak. Tak? No właśnie tak. Się mówi, że biust no jest właśnie, asymetryczny. No dokładnie, dlatego mówię, żeby nikt nie pomyślał, to nie są otwory na biust. Patrz, jak mamy. O, takie malutkie zajawki. Tak szybciutko. Czekaj, i z tą pomadką, patrz. Nowy look. Proszę bardzo. To się nazywa no, New Style. Sprzątamy teraz, słuchajcie, sprzątamy, ogarniamy, a efekty zobaczycie niedługo.
Kto zgadnie, co to będzie na kolację? Proszę, 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 proszę. Gotowi? No dobra, zdradzimy wam, co będzie na kolację. Massimo, co robimy dzisiaj na kolację? Co ty robisz dzisiaj? Carbonara. Carbonara. Tu sai che fa bello i la pasta così colorata in carbonara? No. Mówię do Massimo, że całkiem fajnie wygląda taki kolorowy makaron do carbonary. I Lidl li vende i spaghetti colorati. W Lidlu można kupić? O, no patrz. Carbonara alla Massimo. Brawo. Smacznego? Smacznego. Ale to był super dzień. To był taki fajny dzień. Słuchajcie, już dawno się tak nie bawiłam. Jestem totalnie zmęczona, ale już gotowa, żeby zaraz pójść spać. Gotowa, to znaczy zrobiona pielęgnacja, przygotowana moja biała morwa. Tutaj już mam przed sobą zeszyt wdzięczności. Zaraz będę dziękować za ten cudowny dzień. Nałożyłam sobie właśnie balsam na usta od Dahlia Cosmetics. Nie, Dear Dahlia, o proszę bardzo. Zaraz sobie wmasuję w skórki taką wcierkę od Eveline i będę oglądać serial na Netflixie, ale tak sobie pomyślałam, że chwilę do was pogadam, bo właśnie powiem wam, że ten dzień był naprawdę super. Tak się dobrze bawiłam z dziewczynami. Mamy tyle niesamowitych zdjęć. Pewnie zastanawiacie się, co to za sesja zdjęciowa. No właśnie, sesja zdjęciowa, wizerunkowa. Mówiłam wam na początku tego roku, że w tym roku dużo się będzie u mnie działo. Bardzo dużo zmian, które już zaczęły się pojawiać i zaraz będzie ich jeszcze więcej. Ta sesja była nam bardzo potrzebna i wyszła super. No po prostu super. Tak kolorowa jak ja, cała ja, po prostu dziewczyny miały genialny pomysł, udało nam się wszystko wykonać, Alicja była odpowiedzialna za praktycznie wszystko, czyli pomysły, całe to stworzenie tej mojej marki osobistej, wybór ciuchów, robiła też zdjęcia, z kolei Kasia przygotowała mi cały makijaż, była odpowiedzialna za też fryzurę, za te dodatki, które gdzieś tam się pojawiły, no i oczywiście za cudowne zdjęcia. Dziewczyny są niesamowite i jeśli jesteście na takim etapie, że budujecie własną markę osobistą, potrzebujecie pomocy w tym kierunku, całej tej oprawy, strona internetowa, stworzenie marki i nie tylko, to koniecznie musicie się zgłosić do dziewczyn. Ja oczywiście zostawiam wam namiary na nie w opisie. Ja z Alicją działam już od początku tego roku i bardzo dobrze nam się współpracuje. No z Kasią dzisiaj też bardzo dobrze mi się działo i mam nadzieję, że to nie była nasza ostatnia sesja, a będzie ich więcej. Także już nie mogę się, słuchajcie, doczekać rezultatów, jak to wszystko będzie wyglądało i jak zaczniemy to wtłaczać w życie, że tak powiem. No więc zaraz będę dziękować tutaj w tym moim zeszycie, który solidnie wypełniam codziennie, mój zeszyt wdzięczności, polecam wam, świetna praktyka, bo dostrzegacie takie elementy waszej codzienności, których możecie na początku nie dostrzegać i nie widzieć, a później jak zaczniecie to wszystko wypisywać w zeszycie. Zresztą muszę wam kiedyś chyba zrobić taki oddzielny film i powiedzieć o tym, o tych właśnie takich moich nowych praktykach, praktykach rozwoju osobistych, o moich porankach i nie tylko, co dzisiaj też mogliście zobaczyć właśnie w tym vlogu, jak to się wszystko u mnie pozmieniało, także może zrobię taki film. No, ale powiem wam, że jestem totalnie zmęczona, bo jeszcze później pojechaliśmy do Flora Point, zrobiłam oczywiście żurek, kolacja i jutro kolejny dzień, więc muszę się wyspać. A mam nadzieję, że mi się to uda, bo wstaję dosyć wcześnie rano i już jest dosyć późno. No, ale koniec tego gadania. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film wam się podobał. Dajcie znać się w komentarzach. No i oczywiście co? Widzimy się w kolejnym filmie. Nie powiem wam, jaki będzie, ale jesteśmy już przed świętami wielkanocnymi. Cudowny czas przed nami. No, także wysyłam wam buziaki. Żegnam się z wami i widzimy się w następnym filmie oraz w moich mediach społecznościowych jak co dzień. Pa!